Hej, hej, witajcie w CIF 6. W ankiecie Norwegia wygrała, także to Norwegią. Zagramy na archipelagu, w morskich wilków bawić się będziemy. Wygrała minimalnie, Scytia była druga, bóstwo duel. O kilka głosów, nawet już po zamknięciu ankiety, Scytia wyprzedziła Norwegię. No i z racji tego, że ta walka była tak zacięta, a głosy się niemal porówno rozłożyły, to umówmy się w taki sposób, że po tej serii zagramy duel na bóstwie z Scytią właśnie. No a tutaj zgodnie z ustaleniami taka mapa, taki poziom trudności, taka gra, zaawansowane jeszcze weźmiemy. Bo, to na pewno wyłączę. Religia dalej będzie, dalej jest ważna i tak dalej, ale mniej lemingów będzie, to już przetestowane. Także wiadomo, aha, i to też zwykle ustawiam na zbalansowane, żeby każdy zaczął mniej więcej w podobnych warunkach. I żeby tak nie było, no chociaż to tak widzicie, ustawiam tak, a poprzednim razem ten Egipt straszny pierdziel od Chucky dostał. Mimo tego, że miał wszelkie narzędzia, żeby się tej inwazji oprzeć. No ale to tak niestety bywa. Tyle chyba tylko tutaj chciałem zmienić, tak mi się wydaje. Tak, włączyć, wyłączyć, rozpoczynamy. Piękne właściwości ma Norwegia, jeśli chodzi o grę na morzu, bo niemal wszystko tutaj podporządkowane właśnie jest tego typu mapie. Szczególnie podoba mi się ta umiejętność, że te jednostki morskie walczące w zwarciu mogą plądrować pola nabrzeżne, czyli takie ostrzeliwać i jeszcze kraść te jednostki też można, cywilne. Także to może być piękne. Mam nadzieję, że to będzie piękne. Gdzieś to było o tych jednostkach cywilnych, że je kraść jakoś można. Aha, to te langskipy mają taką umiejętność. Także zobaczymy, czy będę miał okazję, żeby z tego skorzystać. Mam nadzieję, bo to epicko wygląda. Jakiegoś tam robolka sobie ukradnę. Może jakieś tam... No nie, wielkich ludzi kraść się nie da. Co tam jeszcze mógłbym ukraść? Coś tam pewnie by się jeszcze dało, ale samego robotnika ukraść, nie musieć go robić, to już się wydaje cudowne. Także będziemy robili najazdy wikingów, nie inaczej. Berserkerzy. Czytałem przed chwilą. Ale to o nich może więcej opowiemy, jak przyjdzie odpowiednia pora. I mimo tego, że tej religii nie mam, to niewykluczone, że ten kościół klepkowy gdzieś się zbuduje, bo on daje produkcję, zwiększa z zasobów różnych i pól nabrzeżnych. Także niewykluczone, że gdzieś będzie można to zrobić, aczkolwiek problem polega na tym, że żeby zbudować taki kościółek, to potrzeba dzielni świątynnej. A to mi się nie podoba, nigdy się nie podobało, ale bieda. Ale bieda. Łopany. Zapiszę grę. Oddam oczywiście tego save'a. Jak najbardziej. Jaka bieda. No jest sól, to okej. Koniki też, ale pewnie zanim ja tam do nich dobiję. Mapa się wydaje jakaś taka sporawa. Ciekawe co tutaj. Bo spodziewałem się takiej wysepki, że już morze będę wszędzie widział. Zakładamy miasto, Eureka. Aha, bo tak, nad morzem miasto założyłem. Nazwa miasta też mnie zaskoczyła. To chyba jakieś takie legendarne miasto wikingów. Bo dla mnie takie... nie takie jak się spodziewałem, szczerze powiem. Oj, chciałem to zamknąć, a to nie CIF 5. Grałem przed chwilą w CIF 5. Nagrywałem tam te nasze wojaże polską po Azji. Tak mi odpowiada. I produkcja, i żywność, także okej. Jak tu się w to klikało wszystko? Litości. Jak to będę miał z tym problemy? Procarz by się, kurde, przydał. Całkiem... ale bieda, jaki produkcja, jaka mizerna. Nie no, zawsze zaczynam od procarza albo budowniczego. Pomniki rzadko kiedy buduję. Aha, no i tutaj będę potrzebował górnictwa, to idziemy tak, od razu w to idziemy. Tutaj nie ma żadnej eureki, żadnego przyspieszenia, także lecimy. Będę sobie musiał tę grę przypomnieć, to na pewno, ale z każdą turą wróci wszystko.
To jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. To jest w ogóle zwykła góra. Tutaj kampus będzie niegłupi. Tutaj jakiś port zbuduje. Ta mapa będzie troszeczkę, znaczy sprawi, że trochę inaczej się będzie grało, aczkolwiek mam kawał lądu, tak to wygląda. A odkryjmy te morze. O! I to mi się podoba. Czemu ja to dostałem? Nowy kontynent już? Ale jaja. No to już taki zielony. No okej. Okay. Jak on się nazywa? Rodinia, a tu Kraton Konga. Kraton Konga. Śmiechy. Śmiechy, śmiechy. No dobra, robią się różne fajne rzeczy. Kodeks się odkrywa. Jak się w tę grę grało? Kto mi przypomnie? Tutaj niby sięgnę. O tak, on na morze wchodzić nie może. To w CIP-5. Ale nie, to Polinezja może tak sobie chodzić od początku. Norwegia tam co innego robi. Ojejku, żebym ja tutaj... Gdzie to te moje skróty klawiszowe były? Ej, były, działały. Czemu już nie działają? Trochę bieda. Będę musiał zobaczyć, co ja tam pomajstrowałem, że to nie działa już. Tak, Polinezja w CIF-5 może od razu na morze wchodzić, a ja tutaj będę musiał odkryć takie rzeczy. Idziemy, bo tu może być... No kurde, nie dość, że pustynia, to jeszcze takie biedne tereny przy tej pustyni. Nie podoba mi się. Słaba mapa, jak inni mają lepsze, to już mam problem. Ale trzeba walczyć, nie poddaję się oczywiście. Nigdy. O, lepiej już. Lepiej już. Tu miasteczko jakieś, bo i tu kampusik mógłbym zrobić. Tu już mi się tak nawet podoba. Ale chwila, moment, bo ja jeszcze tego też będę potrzebował. To tak blisko 3 miasta bym założył. Czy to możliwe? Bardzo możliwe. Tu... Tu, o, znaczniki, przypomniały mi się znaczniki, uwielbiam je w tej grze. Kurcze pieczone. Taki zwykły na miasto, bo tu będzie na pewno miasto. Żeby to nie było jak tą Hiszpanią, że ja będę kawał lądu miał, aczkolwiek no... Może przesada, że to kawał lądu. No to tylko 2 pola szerokości, ale też nie tak malutko. Białe koniki, jakie ładne. I kolejne miasto zaraz gdzieś tutaj będę sobie oznaczał. Mam nadzieję, że będzie... Nie no, skauta to nie potrzebuję. Eureka, technologia... Ludek w mieście byłby niegłupi. O, czekajcie, bo tutaj drugi. Oj, już źle to gra chyba wybrała. Chociaż nie no, ale bieda. Tereny nie głupie, ale biedne. Fajne jest to, że ta wyspa taka galanta. Ta sól to jest dobry zasób, jaki jest właśnie na lepszym terenie. Tutaj żywności daje sporo i produkcja, a tutaj taka bieda. Bieda straszna. Tu gdzieś, albo czekajcie, albo tu kolej. Nie no, tutaj to może nie. Bo ja bym też potrzebował zgarnąć te perły oczywiście. No trzeba by się zastanowić jeszcze, jak to zrobić. Żeby wszystko chycić. No coś fajnego poproszę. O, jednak scout. No niby nie ma tragedii. Te cholerne... O, ja pierniczę. A, historyczna chwila. Ojejku, zapomniałem o tym. Osadnika bym ukradł. Dobra, budowniczego. A potem osadnika może. Dobra, ty tutaj odkrywasz. O, i to patrzcie. O, przepraszam, zrąbałem. Bo ja to kiedyś wyłączyłem oczywiście. A teraz niepotrzebnie tego
niepotrzebnie to tak zostawiłem, ale kompletnie o tym zapomniałem. Gdzie to się ustawiało? Tutaj, w zaawansowanych, naprawdę? A tak, było na dole. Animowani. Okej. Okay. O! To nie pogadamy z Jadzią. To dopiero w kolejnym. Ojejku, i to Polska będzie. Tu jest. A, ona już miasto założyła. Wokół rozciągał się fantastyczny krajobraz, tworzony przez ustawione w nieprawdopodobny sposób robi? Skały o przedziwnych kształtach. Ich układ zdawał się przeczyć wszelkim prawom grawitacji. O kurde. Co tu się dzieje? Kolejny. Jak kupię nas wszystkich ta gra ustawiła. No ten, no nie, Akwizgran. No to chyba nam się szykuje. A tu Polska, tutaj Szkopy. No i proszę, Norwegia na górze, nawet jak pasuje. No to chyba wiadomo, jak to się potoczy. Domyślacie się zapewne. Będziemy wojować się z tymi Szkopami. Naszych też trzeba będzie podbić. No raczej nie inaczej. Dobra, odkrywamy te bliskie. O kurde, kolejny, a ten co robi, też naukę daje. Uznam ich za najwspanialsze, co w życiu widziałem. Ja pierniczę. Tu też perły. Ojejku, i bursztyn jeszcze. I tutaj wioska. O, i już mamy piratów. I tam piratów, barbów. A to z kolei od Endless Space się wzięło. Tu miasto mogłoby być na przykład. Ale najpierw muszę Szkopa przyblokować. Czyli tutaj te tereny muszę jakoś zdobyć. Tylko jak to zrobić? Bo to na upartego, chyba żeby tu miasto założyć. Ale to kiedy ja zgarnę te żółwie? Czy tutaj są żółwie na górze? Nie, tu nie ma żółwi, tu są perły. Albo tu. Ale to pustynia znowu. Będzie dupa. Albo tu, bo to wcale nie musi być. Ale to znowu tego nie sięgnę. No jejku, będę musiał pomyśleć, jak to zrobić. On mnie zabije, niestety. Tu i tu takie ładne. Pismo, bo spotkałem cipki oczywiście. Kolejne, o, to mnie cieszy jak najbardziej. To jest świetne na tym etapie gry. Czemu to się ta gra tak rąbi? A tutaj spotkałem Jadwigę i ten tego, dobra. Okidoki, to lecimy. Nie. Ojejku, to na pewno muszę przyspieszyć. Koniki niewykluczone, że będę miał. Skoro takie złe rzeczy tutaj się pojawiły, to bym też chciał przyspieszyć. Jak złe rzeczy, czyli Niemcy, źli ludzie. Oni tutaj mogą mi krzywdę zrobić. Dobra, zaczniemy od tego na spokojnie. Potem to łucznictwo być może. 2 na 8. Ludek się robi, to się przyspieszy. To się zrobi. Napierniczę, czuję się jakbym grał. No coś, co dawno nie grałem, co w sumie prawdą jest. Ładnie to mnie będzie blokować, oddzielać od właśnie Barbarosy. Nie, jak on się tam nazywa? No tak, dobrze powiedziałem, Fryderyk. W tym momencie może nie będę tego robił. On mnie może zaatakować, to dość szybko. Wolałbym, żeby mnie zaatakował w momencie, w którym bym sobie tego życzył. Także ja go może będę gnębił. Ej, ta gra coś się tutaj jakby popsuła? Nie wiem. Jakoś tak dziwnie to wygląda. To bym też odkrył. Nie ma tu niczego. Bierzemy. Wow. To mi daje tę wiarę. I te punkty turystyki. No jakoś tam szału. Ja pierniczę. Tutaj trzeba miasto bankowo gdzieś założyć. Może tutaj, to bym wszystko sięgnął. Tak, to jest genialne.
tutaj. Ojejku. Nie, naprawdę, muszę. Tak się trochę czuję, jakbym w nową grę grał, bo tak dawno nie grałem, a że grałem w inne, podobne w pewien sposób, to znowu mi się wszystko rąbi. No i to się nie wyświetliło wtedy, tak zgłupiało i dlatego mówiłem, że ta gra coś się rąbie. I coś się rąbała. I ona zawsze się rąbała. Okej, lecimy. Chaotycznie to wygląda. Ale cóż. Mimo lekko. Czyli tak, tu na pewno będzie miasto. Dobrze, że mnie gościu nie atakuje. Idźmy, spróbujmy to wybrzeże odkryć. Jak tu ładnie. Mówiłem, że bieda, ale odwołuję, bo biednie było tutaj, ale te tereny wokół już bardzo ładne. A tym tak może... chociaż nie, to już odkryłem. A to pójdę nim jednak tutaj. A tutaj wiele nie poodkrywam. To jeszcze obejdę, a nie, nie obejdę. No i tu miasto gdzieś muszę założyć. I to tak, żebym je mógł dość łatwo obronić przed Fryderykiem. Bo on tu bankowo coś kombinował będzie. Tutaj miasto by sprawiło, że sięgnąłbym te perły. Tutaj niby sięgnę Nidaros to wszystko. Ale to i tak warto by było miasto założyć. Tutaj myślę. To tak, może drugie miasto tutaj. Ale to jeszcze jest. Też szkoda tego nie wykorzystać. Dobra, kilka. Pomyślimy jeszcze. Więcej mapy odkryję. Ale ważne, żeby tego początku nie zrąbać. O, ja pierniczę kolejne. Może wezmę ten awans. Myślałem, że tam może będą mnie atakować, ale... ale na to nie wychodzi. Ile tutaj tych wzgórz mamy? O, więcej chyba niż lasu. No, to tak to zróbmy. Taki ranger będzie. Złota zarabiam. Mam nadzieję, że ze złotem problemu nie będzie. Jeszcze ta Polska też może się tutaj rozprzestrzenić na moją wysepkę. Oj, te doktryny. Jak ja je wybierałem? Ja to wszystko kiedyś pamiętałem dokładnie. Ale w tym momencie to już nie cholery. Wolę wziąć to na ten moment. Tak mi się wydaje. Gdzie my to byśmy chcieli iść? Zwykle w rzemiosło idę, ale ja bym te pola musiał ulepszyć. Robotnik tam się budowniczy robi. Niewykluczone, że i w to pójdę, albo to potem? Nie wiem, mało prawdopodobne. Ale budowniczych może będę robił. W ogóle ja tutaj chyba będę musiał iść górą tego drzewka. Tam, gdzie te jednostki właśnie morskie. A ja zwykle tego nie robię. Nie miałem takiej potrzeby nigdy. Może by iść, kurde. Tak zrobimy. Trzeba by ubić, ale to kiedy? Ubić tych barbów tam. No nie, no. Jakie tu piękne rzeczy. Tu jakbym miasto założył. Albo tu. Zblokował te pola. A dość ciężko by to było atakować. Tak. Tu mi się podoba. To bierzemy. Okej. I tu jakby było miasto, to bym sięgnął cukier. No tam jedź to, bo znowu C5 to jest luksus. Tutaj nie, ale to bym zgarnął. Góry mam. Mam też w zasięgu ten cud. Natury. Tutaj kampus byłby całkiem ładny. Port oczywiście tutaj mógłbym zbudować. No tutaj jakieś faremki, takie tam rzeczy. A wygląda to przyzwoicie. Czyli jakbym tutaj miasto założył po to, żeby zgarnąć ten jedwab i te żółwie, to by było ok. Resztę też bym zgarnął. To no, na opartego bym zgarnął tym. Tu tych pereł bym nie sięgnął. Ale perły mam też tutaj, ale perły oznaczają, że ktoś by tu przylazł pewnie. A to też mi się nie podoba.
Chyba, żeby tu miasto założyć, ale to też nie sięgnę tego. Stąd niby to bym sięgnął też szybko. A bo tu, jak tu miasto, to tu już bym nie mógł. Tutaj ile tych muszą być pól? Dwa. To na upartego, dwa czy trzy. Ale na upartego bym tu wcisnął. Ajejku, to już nasi na biało-czerwoni na południu. Mamy cztery miasta. Na tyle zwykle gram. Raz, dwa, trzy. I to też bym sięgnął na upartego. Tu, tu myślę, kurde. Dobra, za moment jeszcze. Może tu odkryję te tereny i pójdę jeszcze tu zobaczyć. A, już barby. Dziady. Spierniczać. Nie będę go zabijał. Ale tu już... To już Niemcy. Tu już niczego ciekawego nie ma. Tak się to wydaje. Nie będę go zabijał, chociaż doświadczenie by było. Ale on tutaj nabruździ szkopowi bardziej niż mnie. Także niech tam powie kolegom, gdzie szkop ma miasto. Ja go tutaj nie chcę w tym powstrzymywać oczywiście. Zróbmy turkę tak. Tutaj jeszcze zobaczmy. Dobra, czy ja dobrze gram w tę grę? Bo już kurczę nie pamiętam. Dobra, tu jeszcze nie, tutaj już niczego nie podejrzę. Ten tu w następnej ogarnie. O, Jadzia mnie nie lubi. Trudno. Kurde. Dobra, zobaczmy. Jeszcze tutaj jakieś wertepy. Ile tego lądu? O, jejku, jejku, jejku. Tu miasto bankowo musi być. Pytanie, gdzie to drugie? Może niekoniecznie tu. Ale to 1, 2, 3. To zgarnę te ryby, inaczej tego nie zrobię. To też zgarnę, ale to się marnuje. Bardziej może tu jednak. Ale tu kampusu porządnego nie zrobię. Tak to, czyli tak, można by na przykład dać jeszcze miasto, ale nie tutaj, to tu bardziej. 1, 2, 3. No chyba można. Ewentualnie tu bym przesunął. Ale to, to aha, i tu wtedy chciałem jeszcze jedno tutaj. Co wy na to? To mi się podoba nawet. Nawet mi się to podoba. Tu już nie ma czego odkrywać. Dobra, niech ten tutaj wróci. Tym robotnikiem, oj tam budo... Co ja gadam? Wojownikiem. Wracam już do siebie. I pójdziemy... Na te barby. Bo one tutaj być nie mogą, bo się tam obrodzą tak, że potem się nie wybronię. Już jakieś, to jest masakra normalnie. O, i w co my tu pójdziemy? Coś... O cholera, Bóg Morza. Bóg Morza, to jest w ogóle fajny panteon, ja go bardzo lubię. Ale ostatnio nie miałem okazji go wybierać. A tutaj ja tych łodzi... Gardziołko, przepraszam. Dużo będę miał chyba. Tak mi się wydaje. I tak chyba zrobimy. Nie ma co kombinować. Też to zwykle też biorę. Idziemy w to. To może być ciekawe. Pod taką mapę, proszę, proszę państwa, to będzie genialne. Zaraz się pomyśli, gdzie dalej, ale żebym tutaj pamiętał i nie zrąbał i zmienił w odpowiednim momencie. A tu się prawym klika, żeby to zniknęło. Nie tak jak w C5 i znowu musiałem myśleć nad tym. Oj, ja to taki
zakręcony mosiek, a idźmy i to zobaczmy. Oj, kraby! Ale to dodatkowe. I tu też perły mamy. No ja pierniczę. No fajna, fajna wysepka. Którą niestety dzielę z Niemcami. Czyli to jest wyspa Uznam. Uznajmy, że tak ją nazwiemy. Czy to nie jest dobry pomysł? Myślę, że jest. Jeśli w niebie nie ma psów. Dobra, weź tutaj już spadaj mi z tym. To już odkryliśmy. Okej, spadaj, powiedziałem. A litości. Tu bym jeszcze poszedł może. I żeby tak nie klikać. A już te obszary mieszkalne, o litości. To mnie wykończy. 3333, ale bieda. Ale bieda, nawet nie mam co tu wziąć i gdzie. Złota 5 to ok. Ojejku, nie podoba mi się. Nie podoba mi się w ogóle. I co my tu pójdziemy? 15, aż musiałbym zabić tymi procarzami te barby. To by dobre było oczywiście. O! To też oczywiście fajne, ale ja też tego chyba prędko robił nie będę, bo w tym mieście akurat nie mam gdzie te sieci zarzucić. Dobra, wolę takie zobaczyć. A farmę muszę zbudować, to za chwilę zbuduję. Kopalnię tak czy siak zrobię bez problemu, to muszę też dość szybko zacząć. No tego chyba nie potrzebuję, ale nie, tu obszary mieszkalne, to tak, to idziemy. Już mam z tym problemy, także trzeba by tego przypilnować. Weź ta barby, bita tego Fryderyka, a nie na mnie idą. To paciaruchy. Weź się, kurczę. Czemu mi to, czemu ja nie mogę tego wziąć? Nie wiem, ja pierniczę. Już mi się podoba, takie w cudzysłowie oczywiście. O, już pierdykany mnie wyczaił. Ale to może uda się go zabić. Tylko trzeba bliżej podejść, bo to ma jeden punkcik. 20 do 10. Przypominam, że jak jest 20 punktów przewagi, to jest szansa typiora jakiego się zabić. Bierzemy to i produkcja będzie zwiększona. Jest i eureka, to oczywiście zawsze genialne. Trzy pola ulepsze bez problemu najmniejszego. No, chodzi o tych. No a tego wziąć nie mogę. Ale trudno. Uparcie klikam jak głupi. No i teraz dobre pytanie. Lotków mam 3, mam problemy z obszarami mieszkalnymi, także to jest dobry moment. Problem oczywiście polega na tym, że ta moja produkcja jest mizerna jak cholera. Tu zblokujemy, tu za chwilę się zrobi. Kopalnię może zrobię. 31, zejdzie na 2. No dobra, tak może być. Jako tako przyzwoicie. Jeszcze jedna turka. Jeszcze jedna turka. Szybciutko, szybciutko. Czego ty? Czego ty chcesz, chłopie? A, no tak. Te kompy zawsze na początku gnębią te państwa miasta jak mogą. Takie szalone typy. I kolejna produkcja. Ach, to mnie cieszy. Eureka jeszcze, ale świetnie. To mi się podoba. Tu już jest zblokowane. Już 9. O, to tam trochę przyspieszyło. 7, 8 i 4. Ale żarła brakuje. To farmy chyba potrzebuje bardziej niż. Tylko, że tu ma być kampus, myślę. Gdzieś przemysłową, to pewnie tutaj bym zrobił. No, to by było dobre. To nie mam gdzie tej farmy zrobić. No chyba, że tutaj. Tutaj? Muszę jakąś faremkę zrobić. Chodź, Łajzo, weź do mnie przyjdź, bo potrzebuję tutaj przyspieszenia. Dobra, ostatnia turka. Michael Jordan byłby
szczęśliwy, bo numerem na jego numerem zakończymy. No i zaraz kolejny mnie wypatrzy. Jakby kurde nie mógł Mosiek cholerny wziąć. Tak, tutaj zrobię kampus, tak sobie kombinuję. Tutaj dałbym przemysłową. Tu może... To farma byłaby niegłupia. Dobra, idźże po tą farmę. Kurde, te kompy to już mają w mordejerza nietoperza. Oj, tutaj go zblokujemy. W mordejerza nietoperza te kompy to już mają po kilka miast. 2-3. Żeby on tu nie przyszedł. Cholera, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Ja muszę eskortować tego osadnika czymś. Dobrze by było. No, no, na pewno. Dobra, tyle w tym odcinku w takim razie. Wyspa Uznam. Taka dziwna, dość duża. Sąsiadów dwóch. I to takich godnych, bym powiedział. Ciekawie może być. Taki trójkącik nam się tutaj szykuje. A potem zobaczymy jeszcze 5 wrogów. Gdzieś tutaj na oceanie tego świata żyje sobie. I jeszcze o nas nie wie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie.